Ewy Tylman w świetle teorii gier. 26-letnia Ewa Tylman zaginęła w nocy z 22 na 23 listopada, 9 lat temu, w 2015 roku. Około 3 wyszła z kolegą z pracy, nazwijmy go Z. Wracała z firmowej imprezy integracyjnej w Miksturze w Poznaniu, będąc już pod znacznym wpływem alkoholu, prowadzona przez niego, co zarejestrowała kamera monitoringu o 3.18, ulicą Mostową w kierunku Mostu Świętego Rocha nad Wartą. Później kamery zarejestrowały już Z samego. Dalej Ewa Tylman miałaby jeszcze jakieś 3 kilometry, 3 kwadranse do domu w pobliżu Ronda Rataje. A jej kolega Z mieszkał na Wildze i kamery monitoringu nagrały go samego w drodze do domu, gdzie dotarł około 4. Dziewczyna nigdy nie dotarła do domu. Jej dowód osobisty znaleziono przy ulicy Królowej Jadwigi na przystanku tramwajowym przy AWF-ie, 800 metrów od Mostowej, gdzie mogłaby go sama zgubić, bo stamtąd mogła tramwajem podjechać do domu. To miejsce było też po drodze do Wildy, gdzie mieszkał Z. Dziewczyna jednak nie dotarła do przystanku. Utonęła, wpadła, czy raczej musiała zostać wepchnięta do warty w okolicy Mostu Świętego Rocha. Tam musiała wydarzyć się tragedia, już poza zasięgiem kamer. Kamery zarejestrowały parę podążającą w stronę mostu na warcie i potem samego już Z idącego do domu. Ciało Ewy Tylman w stanie rozkładu znaleziono kilka miesięcy później, w lipcu 2016 roku w warcie w pobliżu miejscowości Czerwonak. No więc jak wygląda sprawa Ewy Tylman i ewentualne sprawstwo Z w świetle teorii gier? Spojrzymy na sprawę przez pryzmat klasycznego dylematu więźnia. Dylemat więźnia już omawiany kilka razy był przy okazji hipotez dotyczących zaginięcia Iwony Wieczorek, morderstw Darii Relugi czy Piotra i Alicji Jaruszewiczów, ale powtórzmy pokrótce. Jest to taka sytuacja konfliktowa, czy taki dylemat, że mamy dwóch podejrzanych w sprawie, słuszne ustalenia prokuratora, które jednak trudno udowodnić, ale podkreślmy, że mamy do czynienia z rzeczywistymi sprawcami. I w sprawie, o którą są podejrzewani, to jest jakaś duża sprawa, za którą grozi wieloletnie więzienie i drobna kradzież, co do której nie ma wątpliwości, że są sprawcami, można to im udowodnić, są na to dowody. Prokuratura występuje z ofertą do podejrzanych, do każdego z osobna z następującą ofertą. Jeśli pójdzie na współpracę z prokuraturą, uniknie wieloletniego więzienia, zostanie ukarany tylko za to powszednie przestępstwo, ale nie pójdzie do więzienia. Otrzyma wyrok w zawieszeniu, może jakąś grzywnę na przykład. Czyli mamy tak. Podejrzany A ma do wyboru nie pójść na współpracę z prokuraturą, czyli milczeć, wybrać milczenie. I tu w zależności od zachowania drugiego podejrzanego, podejrzanego B, albo pójdzie siedzieć za to pospolite przestępstwo na rok, tak jak i drugi podejrzany. Ale uwaga, jeżeli drugi pójdzie na współpracę z prokuraturą, to ten dostanie 15 lat, a idący na współpracę uzyska nadzwyczajne złagodzenie kary i od razu wyjdzie na wolność. Podejrzani nie mają zaufania do siebie nawzajem, słusznie podejrzewają się wzajemnie, że drugi pójdzie na współpracę i sami na nią się decydują. Dostają wyrok po 3 lata. Zauważają więc niezależnie od siebie, że niezależnie jak zadziała drugi podejrzany, jaką decyzję podejmie drugi podejrzany, ich, mówiąc językiem teorii gier, wypłata i tak będzie lepsza, wyższa, przy wyborze strategii pójścia na współpracę z prokuraturą, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie drugi podejrzany. Bo będzie to od 0 do minus 3, a w przypadku wybrania milczenia od minus 1 do minus 15. I podobnie podejrzany B, od 0 do minus 3, jeżeli pójdzie na współpracę. Niezależnie od decyzji, znaczy zależnie od decyzji drugiego, ale właśnie w tym zakresie, od 0 do minus 3. Natomiast jeżeli będzie milczeć, to od minus 1 do minus 15. Czyli z teorii gier, z dylematu więźnia wynika,
że niezależnie od decyzji drugiego gracza, każdemu z osobna opłaca się współpraca z prokuraturą. Zatem idą na współpracę, która, skoro są słusznie podejrzewani, sprawia, że przyznają się do popełnienia przestępstwa i dostają po 3 lata. Patrząc teraz na Z, należy zmodyfikować ten klasyczny dylemat więźnia, ale bez uszczerbku dla istoty tej najbardziej znanej gry z teorii gier i dla sprawy. Otóż zastąpimy drugiego gracza, bo zakładamy, że w sprawie był jeden, ale zastąpimy tego drugiego dowodem albo świadkiem, który to element będzie z jednej strony dopasowany do rzeczywistości sprawy, a z drugiej nie stracimy założeń gry. Bo ten dowód, świadek, ma działanie takie, że podejrzany musi wziąć pod uwagę właśnie, że jest dowód lub świadek jego zbrodni. Więc uprzedzając niejako znalezienie się w najgorszej sytuacji, podobnie jak w klasycznym dylemacie więźnia, sam idzie na współpracę z prokuraturą, która znowu, niezależnie jak zagra drugi gracz, będzie dawać lepszy wynik. Bo jak już sobie powiedzieliśmy, 0 lub minus 3 na pewno jest lepszym zakresem niż minus 1 do minus 15. Zauważmy, że tak było w tej sprawie na początku. Z, jak wiemy, najpierw współpracował, o czym świadczą zeznania trzech policjantów. Przyjmując, że policjanci nie byli w zmowie i w rzeczywistości Z przyznał się, współpracował z policją w tym zakresie i to dokładnie opisywał, co się wydarzyło, ze szczegółami, co wskazywałoby na to, że mówił prawdę wtedy. Czyżby zatem Z poszedł na współpracę w obawie, że znajdzie się dowód, ciało, ewentualnie zapis kamery czy świadek? Czyżby Z był sprawcą? Idźmy dalej. Szybko okazało się jednak, że żaden świadek istotny czy decydujący zapis kamery nie znalazł się, a ciała przez kilka miesięcy nie udało się odnaleźć. Zatem usuńmy drugiego podejrzanego świadka, czy właśnie dowód. Przekreślmy drugiego gracza. Jego już tu nie ma. Zostaje tylko jeden w naszej sprawie. Jest to Z. Zauważmy, że teraz ma następujące strategie do wyboru. Albo współpracować z prokuraturą, co przy założeniu bycia sprawcą daje wynik na pewno minusowy, powiedzmy minus 10, lub nie współpracować, milczeć. Wynik 0, może minus 1, bo nie ma zagrożenia już najwyższym wyrokiem, gdyby taką współpracę z prokuraturą podjął drugi podejrzany. Nie ma świadków, dowodów, więc wynik 0 lub minus niewiele, uwzględniając ryzyko złożenia oskarżenia ze spójnych poszlak. Pomijając pierwszy dzień, zeznania odebrane przez policjantów, o których była już mowa, Z nie przyznał się. Zmieniał zeznania, nie współpracował z policją, zmieniał zeznania kilkakrotnie, więc generalnie można przyjąć, że poza tym pierwszym okresem, właściwie pierwszym dniem, nie współpracował z policją. Zachowuje się zatem zgodnie z logiką dylematu więźnia. Dylematu słusznie podejrzanego. Bo gdyby nie był winny, to nie zmieniałby zeznań, współpracowałby w pełni i przez cały czas z policją. A wybrał tę strategię, która wskazuje prawdopodobieństwo sprawstwa Z. W świetle teorii gier, w świetle dylematu więźnia, tak zmodyfikowanego, ale bez uszczerbku dla istoty tej gry. W takim świetle teorii gier należy też spojrzeć na dwie, właściwie trzy kluczowe okoliczności budujące hipotezę najbardziej prawdopodobną, że Z jest sprawcą. Po pierwsze, to on prowadził Ewę Tylman nad rzekę, a sposób, w jaki ją prowadził, też wydaje się, jakby ją przymuszał do tego kierunku. Potem wracał sam, co zostało zarejestrowane na monitoringu. I po drugie, nie wezwał pomocy. Zeznał wprawdzie, też tylko na pewnym etapie, że przestraszył się, stracił głowę, co wydaje się jednak zupełnie niewiarygodne. Miał telefon, mógł nawet poszukać kogoś, kto by pomógł. Nie, on oddalił się samotnie, bez oznak paniki, w sposobie poruszania się, skoro policja odnotowała tylko, że wracał do domu. Co zarejestrowały kamery monitoringu? To bez sensu. Nie był aż tak pijany. Raczej wracał, nie zataczając się. Dodatkowo wskażmy, że mógł być i wtedy pod wpływem amfetaminy. Obecność tego narkotyku o silnym działaniu na układ nerwowy wykryto u niego podczas badania po zatrzymaniu.
Amfetamina wywołuje w szczególności wzrost wydolności psychomotorycznej, wzrost koncentracji, przypływ energii, gotowości do działania, poczucie pewności siebie, poczucie mocy, euforię, zmniejszenie poczucia lęku, ale także drażliwość i agresję, zmienioną świadomość, dezorganizację myślenia. Wydaje się zatem, że teoria gier słusznie buduje w tej sprawie najbardziej prawdopodobną hipotezę, że sprawcą jest właśnie kolega z pracy Ewy Tylman Z, który spędził tej nocy najwięcej z nią czasu, co fragmentarycznie zarejestrowały kamery monitoringu. Wracając do teorii gier i podsumowując, uprawdopodobnione jest twierdzenie, że wpisując się w dylemat więźnia, Z sprawia, że należy uznać go, przynajmniej teoretycznie, na podstawie dylematu więźnia z teorii gier, za słusznie podejrzewanego w sprawie. Tyle teoria gier w praktyce zbrodni.